Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Dead Space 2. Isaac Clarke dalej w opałach. Nic się nie zmieniło. Wręcz bym powiedział, że jest jeszcze gorzej, bo to są chyba prysznice. A mój stosunek do prysznicy w grach znacie bardzo dobrze. Nie lubimy tego. No, no, no. Tak, cholera, tak. O! O! Naprawdę nie lubię takich rzeczy. Buduje to klimat masakrycznie. Okej, okay, oj. Też to widzieliście, nie? Tak, oczywiście. Ten cień zmienił kształt. No super. Jeszcze w szybach wentylacyjnych scenki. No pięknie. To na pewno się żadnym straszakiem nie skończy. No, na pewno nie. Okej. Okay. Rozumiem, że sobie poszło. Bo nie mogę się chyba cofnąć. Czy mogę? Powiem, że mogę. Ej, cholera, to może to jest lepsza opcja teraz. Serio. No bo to skrobanie jest coraz głośniejsze, a ja dalej nie mam broni. Choć tak, Isaac Clarke jako inżynier kosmiczny, w sumie tak trzeba go nazwać, on nie posługuje się bronią palną, no chyba że w Trójce, on tam tylko z takiej był praktycznie. Ale tutaj bardziej narzędzia. Dobra, trzeba zagęścić ruchy. Więc tak, telekinetic surgical binding active. No to deaktywacja, no. Czyli po prostu, jako inżynier wystarczy, że włoży swoją rękę, pogrzebie, urwie i proszę bardzo, mamy telekinezę. Ba, ha, ha, jakie to jest proste. Dla inżynierów oczywiście tylko. Jak, czym to się włącza? B. Dobra, co mogę złapać? Bo to będzie moja pierwsza broń zapewne. To co sobie złapię teraz? O, może szpikulec? Aha. Dobra, wycelować i wypalić. Spoko. Tylko którędy mogę wyjść? A może tędy? Tak po prostu. Okej, okay, słyszałem nekromorfa. Bardzo wyra... Jest. Bam! Oj, kolejny. Bam. Obok kumpla chciałem cię umiejscowić. Nie, akurat tą scenkę bardzo dobrze pamiętam. Więc tutaj nie było mowy praktycznie o żadnym większym strachu, ale... No i tak. Będę jeszcze chodził z tym szpikulcem. Przez długi czas. Evacuation in progress. Powiedz, że nie wstaniesz. Teraz na pewno nie. No dobra, skoro już mam pewność, że nie wstanie, to może... No okej, okay, nie chciałem całego ciała, tylko szpikulec, ale... Powiedzmy, że może być. Przynajmniej teraz nie czujesz taki samotny w tych ciemnych korytarzach. Tak przywołaj windę. Czemu nie mogę? No, już jest. Świetnie. Co my tu mamy? Apteczka. Już kolejna. Ej! Ale jestem lubiany! Patrzcie, ile zwłok. Chodźcie, zapraszam. Darmowa przejażdżka windą. Pani gdzie jedzie? Przepraszam bardzo. Trzecie pięterko? Okej, okay, dobra, dobra. A pani? A może pan? Ciężko określić jednoznacznie. Dobra. Państwo nie wychodzą na tym piętrze, ale ja niestety muszę. Okej, okay. Żegnam. Cześć. Może jeszcze wrócę zaraz. Sprintem. Aha. Ej, trafiłem. Co było dosyć niespodziewane. Oj, tu już nie. I tutaj wracamy na tak zwaną schizę. Szyt. O, szyn! To piącha. No nie, sorry, piącha miała być. Nic nie wyszło. Dobra, resztka zdrowia. Ale mam parę apteczek. No to pyk, jedną. Póki nie znajdę szpikulca, niestety muszę w ten sposób. No na szczęście jakiś super mocny to on nie był. Praktycznie bez uszczerbku na zdrowiu większym. Też bez większego obrażenia dla mojej osoby. Ale ej, 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 właśnie, moment.
skrytkach zazwyczaj coś jest. Kredyty, kredyty. Czyli prawdopodobna waluta przyszłości. To wszystko będziemy mieli na krechę. A dobra, szpikulec zostawmy, bo kolejna skrzyneczka. Kolejne kredyty. No jeszcze będzie bardziej majętny niż większość tutaj załogi na tym statku kosmicznym. Dobra, proszę otworzyć. Mam szpikulec w dłoni, mogę wejść. No. Stomp. Dobra, zaraz kogoś przystępujemy. Ale najpierw tamtego. Okej, dobra, zmarnowałem szpikulec. Dobra, ale tak butujemy alienów. Dobra, ja bym nie wiedział tego wcześniej, to nie mógłbym zbutować lekarza, ale też bardziej chyba chodziło o skrzyneczkę. Z kolejnymi kredytami. Tutaj też kredyty. No ale trudno, żeby była amunicja, skoro jeszcze nie mamy broni żadnej. No i tak lejemy kuryja. Dobra, ile? 800 kredytów schowanych w czaszce. Dobra skrytka. Pewnie nikt tam nie szukał. No tylko Isaac Clarke oczywiście. Okej, tam się coś niedobrego dzieje. To może oddalmy się kawałek. Dobra, tu nie mam czym walczyć. Idziemy dalej. Tu coś jest? Nie. A bym wszedł tutaj. Ej, to mi wygląda na broń. Help me! Would you fucking help me? Jak mam ci pomóc? Z chęcią to uczynię, tylko cholera nie wiem jak. A, chyba że tutaj, sorry. Przerwij operację. I daj mi ten laser. Trzypunktowy. O cholera. Fuck! What the fuck are you doing? I'm trying! No, no, no. Aaaa, no dosłownie spóźnił się o parę sekund Isaac Clarke z tą interwencją. Okej, czym to się obracało? Właśnie, bo trzeba im odcinać kończyny. Ej, kurde, co on jest taki wytrzymały. Naprawdę padł po prostu już teraz z wycieńczenia chyba. Okej, rozumiem, tamten się zmienił. Oh, shit! No, co jest z waszymi nogami? Okej. Nie, że myślałem, że nie mam tam było i w ogóle, no co, zaklinował się, nie wierzę. Ale on też. Ha. Dobra, amunicja, rozumiem. Czym uzupełniany jest zapas? Okej. Krzyżyk X. Ej, dobra, ten puk jest przypięty, to nie stwarza zagrożenia, więc wyjdźmy dziarsko. Może jednak. Ej, dobra, dziewnijmy go. Aha, dobra, ja też dostałem. Ej, ale no co? Co jest? No już myślałem, że go nie idzie zabić. Bez przesady. Ten i tak mnie pokiereszował. Ale dobra, co za to dostałem? Plasma Energy. 6 naboi. A straciłem 2, więc nie jest źle. Dobra, delikatny exploring, jeżeli pozwolicie. Trzeba nazbierać na zapas. No w Dead Space 1 nie było tak miło, że było tyle leżących naboi tu i ówdzie. Oj, nie, nie, nie. Tam było zdecydowanie mniej. Okej, te zwłoki mi chyba nic nie zrobią. Jeżeli dojdzie do konfrontacji. It's Dana. You have to dismember the creatures to stop them. I know. I've had a lot of practice. Just try to stay in one piece. Thanks. Ładna aluzja do jedynki. Jednak niektórzy widzowie mogą nie czaić tej aluzji po prostu. No ej, no bez przesady, oszczędzajcie wodę. No kurde, można to jakoś zakręcić. Rozumiem, że Isaac, nie jesteś hydraulikiem, ale jesteś inżynierem. To chyba umiesz obsługiwać kran. A dobra. Ej, mam wrażenie, że coś ominąłem, ale... Trudno. Gdzie był stąd? Trzeba się upewnić. Tu wszystko z nimi ok. A w ich stanie ok, to jest martwy. Nie nekromorf, po prostu. Dobra, szybki zafisik. Cut off their limbs, czyli utnij im kończyny. Czyli trzeba ich rozczłonkować po prostu. U nas ładnie można to całe zdanie określić jednym słowem. Rozczłonkuj. I tyle.
Okej, ten spokój. A może wózkiem mu przypierniczymy? Czyimś kalestrem? Nie, najgorsze jest to, że słyszałem jakieś trzaski, ale... Ej, to może to mój wózeczek? A kurde, dobra. Może tamten? Nie. Ale wózek nawet się nie pogiął. Ładnie, 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 nieźle. Chyba, że teraz. Nie, też nie. Naprawdę solidne mają wózki inwalidzkie, chociaż tyle dobrego. W życiu inwalidy. No taka dodatkowa wartość dodana, że wózek się nie psuje. O, ale to może go weźmy. Okej, z której strony? No z grubsza widzę wszystko. Jak dobrze się będę rozglądał. Jest ją. A masz wózkiem. O kurde, to nie zadziałało, muszę... A, bo to najpierw trzeba z nich zrobić kaleków, czyli poucinać im kończyny, a później dopiero wpakować na wózek. A, to dlatego to się nie udało. Okej. Okay. Momencik, upewnijmy się tylko. Czy na pewno dostaliby rentę. Pięknie. No i teraz tak. O, kończyna. O, do tej też pozbawmy ich. Dobra, no. Wózek mi dajcie. No, i teraz wózeczkiem. No i proszę bardzo, jak pasuje. Jest idealnie. Dobra, możemy iść dalej. Coś tu jest ciekawego. Ej, tyle kredytów. O, chyba minęłem z dwa takie pomieszczenia już. No, spokojnie mi tam. A tak w ogóle mam tutaj iść? Tak, więc oj, nie, idziemy dalej, w drugą stronę. Trzeba eksplorować, dodatkowe kredyty, ewentualnie amunicja. Nie chcę, żeby mi jej zabrakło później. W jakimś kluczowym momencie. Upewnijmy się tylko. Okej. Okay. Możemy iść spokojnie. Chyba do celu już. Ale jeszcze rzućmy okiem za róg tutaj tylko. Za narożnik. Czy na pewno nic? A proszę bardzo, coś... Aha, lampka. Niestety wprowadziła mnie w błąd, ale może? No nie, ten trik powrotny był zupełnie bezowocny. Okej, okay. Pierwsze otwarte drzwi. Posuwałem fabułę do przodu. No. Ej, nie, to wygląda ładnie, tu się czuję bezpiecznie. Przydałby się wreszcie kosmiczny strój Isaaca, tak właściwie. To jest ciężko, to już będzie ten moment? Czy jeszcze nie? Okej, okay. Dobra, dodatkowe naboje. W ogóle, ile tego mamy? No całkiem dużo, ej, 25 i 15 plus to, co mam w magazynku, czyli 10. No to ej, luzik. Nieźle. To jest audiolog, czy to się dzieje za drzwiami? Dobra, podniesie amunicję. Dobra, chyba zaraz się przekonałem, bo przez te drzwi będę musiał przejść. Ale w sumie już może być po fakcie, bo tak kurczę coś opieszale bardzo pakuje się w te drzwi. No, ale bezpieczna odległość zawsze musi zostać zachowana. No. Kurczę, jak Resident Evil trochę, nie? Tak troszeczkę. Ten widok, ta kamera. Z nad prawego ramienia. Okej, dużo apteczek. Cholera, za dużo. Będzie przypał. Będzie przypał. A jeszcze tu coś. Dobra, i amunicji też za dużo. Będzie przypał, będzie walka, będzie boss, może? O. Lok tekstowy. The patients are becoming agitated and combative with us as a result of a new regimen of memory erasing drugs. Dobra, jeżeli kogoś to bardziej interesuje niż mnie w tym konkretnym momencie, to proszę, niech sobie pauzuje i czyta. Ja lecę dalej. Idealnie dopasowane prześcieradełko.
Gdzie można takie kupić? Nie, żebym chciał, ale po prostu się zastanawiam. Nie no, stop, kurde, piechol, bez takich. No właśnie dla takich jak ty w tym momencie jest ta linia właśnie, ta linia. Z której można zboczyć. Ja jestem tylko na chwilkę, dobra, lecimy. Może jakiś nekromorf się jeszcze trafi? No, co mnie trzyma? Ja taki stolik. No. Okej. Nie wygląda, jakbym miał zamiar... być przyjaźnie nastawiony chyba. No chyba, że to on krwawi, ale no nie uciekałby tak szybko, no ej. Ja się muszę upewniać. Ej, coś znalazłem. Fajnie, ej, opłaca się tłuc zwłoki. No właśnie, to może ja tą niezakrwawioną częścią polecę. Co ty na to, koleś? Ale chyba wylądowaliśmy tam w tym samym miejscu, gdzie mielibyśmy wylądować, więc no. To chyba będzie ten obiecany przypał. Shit, no kurde, cholera. A to jest ten pacjent z vloga tam. O kurde. Jak on miał? Nolan... Czy nie pamiętam. No dobra, faktycznie zabrakło tylko troszkę. Gdzie? Dobra, koszem w niego. No kurde, kosze mało zabierają im tu przeżycia. No i to było mocne, to było wręcz mocarne. Dajcie mi tą kończynę. O, może być całe ciało. Spoko. Widzieliście ten unik? Oj, przypał. No. Najpierw nogi, później ewentualnie resztę. No, i to rozumiem. No patrzcie, jaki upierdliwy. A niektóre nekromorfy tak mają. Dobra, przypadkowo uzupełniłem sobie zdrowie do pełna, ale spoko. Nic się nie stało. Dana! Okay, you're right. I do need your help. No, potrzebuję twojej pomocy ze zdeptywaniem tych kosmitów. Like it or not, we're stuck together. Tideman's your enemy, not me. All right, I found you a new route. Fine. So where the hell am I? How did another Necromorph outbreak get started? You're on Titan Station orbiting Saturn. As for the outbreak... Shit! Tideman's jamming my signal! Okej, zakłócenia na linii, a my właśnie podnieśliśmy bardzo ważny przedmiot. Oj, bardzo ważny. To zobaczymy, do czego się przyda. Nie no, Power Node po prostu. Rzecz do otwierania specjalnych drzwi, ale także do ulepszeń kostiumu bohatera, którego jeszcze notabene nie mamy. Ale może w tym odcinku się uda go zdobyć? Może jeszcze? O. Może jeszcze się uda. Okej, no to już niestety nie przejdziemy, no trzeba iść tam, no trzeba, trudno. Byliśmy tak blisko połączenia się z tym pacjentem, ale w sumie no... cholera, nie byłby tutaj pewnie bez powodu, no... A Isaac jednak mimo swojej demencji jest bardziej, że tak powiem, na umyśle zdrowy, bo ja nim steruję. Więc kontroluję jego poczynania. No dobra, ale starczy, Isaac. Nie, serio, te dwa ostatnie tupnięcia to już naprawdę nie były moją sprawką teraz. O, jednak delikatny psycho się czai w środku. Dobra, safe. Dobra. Tutaj nie przejdziemy, ale za to przejdziemy tu. Triage room, warning, stasis beds in operation. Aha. Czyli tutaj pola, które są wykluczone z biegu czasu. Takie obszarowe wstrzymanie biegu wydarzeń. Spoko opcja, jeżeli uda się to znowu poprzez wyrwanie po prostu umieścić. We krwi punku Izaaka, ale... A moment. A. No i? No i? Ej, dobra, udało się. Na pupie, ale się udało! Dobra, czyli możemy teraz spowalniać przeciwników. W
ten oto sposób. I teraz możemy spokojnie postrzelać po nogach i innych częściach ciała. Piękna sprawa. Po prostu piękna sprawa. I fajnie, że już tak szybko. Bo w jedynce, z tego co pamiętam, to dopiero chyba 30 czy 40% gry i pojawiała się ta umiejętność. A to już sam początek. No, troszeczkę bardziej postawili na akcję, ale klimat dalej trzyma poziom. Dobra. Nie wiem, co włączyłem. Coś tam włączyłem. Co tutaj mamy? Aha, kolejny wskaźnik na plerach, wskazujący... Właśnie nie wiem, jak to ładnie powiedzieć. Pole stazy? Bo to chyba tak się nazywało, jeżeli... Widziałem gdzieś spolszczenie, Holender. Właśnie nie wiem, czemu to nie ma. Tak właściwie. Dobra, uzupełnijmy na 100%. Na pewno. A, wybaczcie. I tutaj właśnie to się przyda. Okej, drzwi. Abyście się otworzyły, to was spowolnię. A następnie przejdę. No kurde, co jest? Aha, i teraz. Tyk. Szybko, szybko, szybko uzupełnić. I sprinter. No. I o to chodziło właśnie. A ja może w sumie lepiej zamknąć? Ja bym zamknął. Nie chcesz. No debil, trudno. Idziemy dalej. Może to ja od razu ukrócę cierpienia, co? O. Idealnie, no ej. Ćwierć sekundy dyskomfortu, bo pewnie nawet nie bólu, bo nie zdążył nic poczuć. A tu mu się mogło coś wydarzyć. A w sumie nie, on się palił? Okej. Żrąca substancja, jakiś gaz. Czy tam kwas? Trudno. Oho, dobra. Ej, on nie ma nawet głowy już. Ej. Okej, dobra, nie jest sam. Trzeba spowolnić. Może rączkę, może nóżkę. A dobry celownik. Dobra, boję się tupać na nich. Znaczy rozdeptywać ich butem, bo ten kwas, kurczę, może mi coś zrobić. No kto oglądał Obcych, ten wie, o co chodzi. Tam były ksenomorfy z kolei. Zresztą gra niedawno wyszła. Na pewno wiecie, o jakich kosmitów mi teraz chodzi. Tych czarnych, które mają mordę w mordzie. Czyli w ustach mają jeszcze jedną parę ust. Dobra, ale któryś z nich bankowo wstanie, więc haha. Sprawdźmy każdego. O, tamten jeszcze. A. O, tamtemu się nic nie stało, ale nie, bo jest przykryty. A przykryci nie stanowią zagrożenia, chyba. Tego nie można być pewnym nigdy. No, no, kolejna rzecz, która mnie blokuje. Kurczę, no przecież mam takiego mocarnego papcia i w ogóle... Piącha jeszcze też jest dobra, choć w sumie tutaj... Nie może przewrócić wiaderka. Są pojemnika. Trudno, ale kolejny power note. Plus naboje. Przeładować nie trzeba, na szczęście. Pełen magazyn jak całe 10. A może ty, brzydalu? Nie. On nie chce wstać. Ale już mam delikatną paranoję teraz na tym punkcie. Że jakieś zwłoki mi tu wstaną zaraz. I miejsce, które ja uważałem za czyste, wcale takie czyste nie będzie. The hell? Albo jedzie, albo nie wcisnąłem. Jedzie. No to i my jedźmy na samą górę. Nie no, może nie na samą, tak dokładnie, ale... What the fuck? No zadałbym dokładnie to samo pytanie. Ej, dopiero teraz ją zauważyłem. Ja pierdziel. Przecież to grałem, to nie powinno na mnie działać, no. No to pięknie. A wiecie co? A może faktycznie te, no, to przyjęcie urodzinowe, które się na pewno nie udało, odwiedzimy w kolejnym materiale? No, no ja jednak za tym bym optował. No tak, jednak tak. Dobra, kochani, to trzymajcie się. Pozdro. Cześć, hej.